właśnie. Zgaszę tę lampkę. No, rozpaliłem w piecu. Ja nagrywam film. Pokazałem, że rozpaliłem w piecu. Pogadają, a ja nic nie robię. A węgiel jest. Wiadro. Nawet skrzynkę od razu przynieś. Tam. Drzewo, a drzewo nie jest takie ciężkie. Pali się w piecu. Mi się pali. Nagrzeje się w piecu trochę. A pójdę podłożyć jeszcze. Ciepło będzie w piecu, choć się pali, to będzie cieplej w domu. Bo ranki przy... Chłodne są, to widzicie. Na zupkę zjadłem z rana. Się nagrywa, ja idę zobaczyć do pieca. Szufelkę do pieca. A widzicie, jak to jest. Tam suche drzewo leży pod tym porąbanem. W świętej pamięci co łoś był, bo rąbaliśmy. Znaczy, Łoś w świętej pamięci rąbał. Ja też trochę rąbałem i nosiliśmy tam porąbane to. Tam jest pod dachem całe te to suche. To będzie to na rozpałkę. To widzicie. No chleb jest dobry, kupiłem całe te. Tutaj powoli cieplej się robi, nie te ubrania pozabiera całe te. Ja muszę swoje rzeczy po... powyjmować, poskładać tam do półki. Widzicie,
Jego trzeba ogółem pilnować, żeby coś on robił. A nie tylko mleka pił. Ja się spytam, Michron, leki bierze? Widzicie, futrynę ją zamiast otwierać. Ja chociaż w podwórko, niech trochę będzie inaczej widać, a nie powrzucali puszki, butelki, nie wiadomo co. A jest po, trochę chociaż ogarnąłem tutaj od siatki. Inaczej wygląda. Tu ludzie chodzą, sąsiedzi chodzą, to w ogóle nie widzą, chociaż że trochę coraz cieplej będzie trzeba. A taka podwórka nie zrobiona. A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie tylko leżeć, siedzieć i telewizję oglądać i mleko pić, nic nie robić. No chociaż posłuchał się, tak nie chciał się słuchać, żeby przyniósł mleka. Nie mleka, tylko drzewa. Bo jest porąbane. Jak tutaj będzie stało, to będzie suche, może będzie trochę wilgotne, czy co. Trzeba trochę przypalać w mieszkaniu. Bo jak nie będzie się, będzie wilgoć. Wilgoć to niedobrze. No za, on chory na płuca był, zapalenie płuc. Musimy mieć ciepło. Żeby w domu było ciepło. Tu widzicie. Zaraz się popali trochę, zaraz będzie cieplej. W domu. Widzicie. Taki to Krzysztof jest, sami widzicie. To znacie go, to co ja będę mówił. To widzicie, ja normalne filmy nagrywam. Nie ma u mnie takiego czegoś, że ja coś złego mówię. Jacek sam powiedział, o, to jesteś, to chociaż trochę będziesz pilnował, żeby coś on, a nie tylko leżał. No w lodówce jest jedzenie. To widzicie. No muszę nagrywać filmy, żeby zarabiać pieniądze na utrzymanie. A teraz zaznaczyłem właśnie ZUS 1100 zł. Wcześniej miałem 1500. Bo tak zależy o zarobkach. Całe to wszystko. To widzicie. To jak ZUS płacę, cały ubezpieczony jestem. A jak to się mówi, nie daj Bóg, coś będzie działo,
z moim zdrowiem, to po prostu czy jakiś szpital, czy lekarz, czy jakieś te, już lata mijają. No, Krzysztof idzie. Dobra, na razie. Trzymajcie się.